Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. List do Rzymian, 3 rozdział, 23 do 24 wersetu. Znaleźć łaskę Bożą darowaną przez Jezusa Chrystusa to jest najważniejsza rzecz w życiu człowieka. W Biblii o wielu osobach jest powiedziane, że znalazły u Boga łaskę. Czym jest łaska? Łaska jest niezasłużoną przychylnością Bożą, z którą zwraca się do ludzi. Posłuszmy się takim przykładem. Przyjmijmy, że skazaniec został słusznie osądzony na karę dożywocia. Człowiek ma prawo starać się o łaskę u prezydenta państwa. Przyjmijmy, że człowiek został słusznie osądzony i skazany na karę dożywocia. Człowiek ma prawo starać się o łaskę u prezydenta państwa. To właśnie prezydent ma prawo okazać łaskę i unieważnić karę. Łaska oznacza, że uznaliśmy się za winnych przed Bogiem. Ciąży na nas zasłużony, słuszny i sprawiedliwy wyrok wiecznej kary w wiecznym potępieniu. Nie jest łatwym zaakceptować wyrok. Podobnie jest z ułaskawieniem prezydenckim, gdyż to wymaga skruchy. Właśnie w podobnych okolicznościach, właśnie z podobnych przyczyn, nie wszystkie zapytania o ułaskawienie są uznawane. Inaczej sprawa wygląda u Boga. U Niego jest gwarancja ułaskawienia dla każdego, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Każdy, kto wyzna swoją winę przed Bogiem i uwierzy w Jezusa Chrystusa, otrzyma całkowite przebaczenie. To ostatnie jest jedynym punktem wspólnym z ułaskawieniem prezydenckim. Biblia mówi, że każdy ułaskawiony grzesznik jest usprawiedliwiony przed Bogiem. Bóg swój sprawiedliwy sąd Boży wykonał na swoim Synu Jezusie Chrystusie i dlatego Bóg traktuje ułaskawionego grzesznika tak, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. Znaleźć łaskę u Boga oznacza mieć społeczność z Nim, czyli coś, co mi jako grzesznikowi nie należy się, coś, do czego nie mam prawa. Jak niewyobrażalnie wielka jest łaska Boża. Ktoś, kto jej doświadczył, nie chce żyć bez niej. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, raz na zawsze zbawiony, gdyż tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Więc uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony.